Halo, halo, widzę, witajcie na dzisiejszym odcinku, a dzisiaj mam dla Was Pika Hero na RTG, gdzie znowu oddało. Otworzyliśmy też nagrody za FC na RTG, gdzie wyleciała nam ikona, także totalne dymy. Dalej jest szczęście i fart w paczkach z nami, a Wy zostawcie suba, jeśli chcecie pojawić się na tym ekranie. Zostawcie też lajka i komentarz, no i wbijajcie na Instagrama i Twitcha. Zapraszam do oglądania odcinka. Come on. No jest Future Stars Walkout, Argentyna, 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 Holland, jest okej, okay, to jest ten Wandę coś tam, git, ale Future Stars trafiony, także jest git. I Busquets, no czyli tak faktycznie jesteśmy bez walkoutu za nagród, ale za to z Future Starsem. Ja wam opowiem historię w tym momencie. Historia jest następująca. Zrobiłam pick 85+, 9 lutego i nie uwierzycie, co tam trafiłam. Jak tylko gra zacznie działać. Co jest z tą grą dzisiaj, no? Kontynuacja historii. Zrobiłam pika 85+, i trafiłam z niego, nie uwierzycie kogo. I ja też w to nie wierzę. Bo jest to Toni Kroos 88, super foder. Jeden z trzech 85+, znowu. Tym razem Ruben Dias. Nie, miałam to na koniec otworzyć. O nie, nie będzie walkoutu? Skam ta paczka, nie opłaca się grać tego turnieju, widzowie. Na głównym koncie było 8-4 max i tutaj tak samo, dramat. Ofensywnych graczy potrzebujemy. Dobra, widzowie, paczka z gwarancją przyszłej gwiazdy na koncie RTG. Potrzebujemy ofensywy w dalszym ciągu, więc dawać mi tego Alvareza tu, come on. No i uwaga, Argentyna. To nie jest Hiszpania, elo. 8-5. 8-5. I jest walkout. O kurczę, pieczone, tego się nie spodziewałam. Randomowa 82+ i Rodri 87. Nice. Ale patrzę za to, jak jest obniżony drop w tych pikach, widzowie. No to. Boję się, że jednak się nie opłacało tego Di Marii przypalać, ale no. Zobaczmy, pick hero i konto RTG. Ginola, jakiś coś ten. To jest Abedi Pele czy Ginola? Di Natale! Bardzo dobrze, widzowie. Na konto RTG to jest naprawdę dobry traf. Marquisio, okej, okay, ciekawie. Ciekawe karty, baby. I... mamy WC i bramkarz. No dobra, ale kurczę, pieczone ten Di Natale to jest naprawdę W tutaj. Jest W, widzowie. Cześć, Dżunaj, jest dramat. No, otwieram u widzów i same baby lecą, nie? To zgłaszam to na jakiś, nie wiem, protest, ok? Dobra, sprawdźmy. Super piki, które są mega opłacalne. No fajnie, fajnie. No i super, wiecie, i tak się właśnie robi fodery w tej grze. Nie, no nie można tak robić. Jejku. Dwie karty Toty na show! Tą grom. Trzłamat. Dobra, na głody. Na głody, widzowie, lecimy. To co, Hakimi? Trafiany? Oby. No dobra, Acerbi. Acerbi. Tarkowski. Już myślałam. Ach, no to może tu. O! Zobaczymy walkout? Nope. Co to za paczka? Nie no, za dużo spotkań z rzędu przegraliśmy. 5 spotkań z rzędu nas poprzyło, niestety. Co? Ikona? Ikona z nagród za Food Champions? Pierwsza moja ikona, widzowie, w tej FIFA. O kurde, no dobra, tego się nie spodziewałam. Wymienny Schmeichel, okej. Okay.
Jakby spoko? 150 tysięcy, git. Dobra, to jest paczka za 50k. Nice. A tu? Co ty się drob, dzieciaczka? Kielini, dobra, dobra. No to jeszcze Hakimi, co? To jeszcze Hakimi. Hakimi, let's go. Okej, okay. No to nie będzie Hakimiego niestety. Nigdy tego nie piłam. Dobra, weźcie, napiszcie mi, czy piliście kiedyś wodę kokosową. Ja słyszałam opinię, że albo się to kocha, albo nienawidzi. Nigdy tego nie piłam, a kocham kokosa. Jestem największą fanką kokosa na świecie chyba. Oho. Pachnie kokosem! O kurde. No dobra. Słodkie. W skali 1 do 10, no właśnie próbuję wydać opinię. Jest to, coś, co na pewno wypiję jeszcze raz. To na pewno. Gdzie to ma kalorii? Tylko 22 kalorie, okej. Nie no, to jest bardzo dobre, widzowie. Klaudia, czy wodę kokosową pachnie kokosem? Mega dobre. Jako przysmaczek taki. Zawartość kokosa. Nie no, to jest 100% woda z kokosa. W sensie tu nie ma czegoś takiego, mechaniczki 0001. To jest woda kokosowa z młodego kokosa. 99,96%. W tym nie może nie być kokosa, to jest kokos. Nie no, giga dobra, giga dobra. Ocenka 7 na 10. Wyżej jest tylko herbata i Red Bull kokosowy, którego nie ma w Polsce już. Mega dobra.